Nie. Powiedziałeś kiedyś o sobie, hmm. że mnie przekręcił, Vito Ballerino, tak? E, Patrząc na Vito Balleron to mój. Balleron, dzień. druga, tak. Tak. Patrząc na, na, na Ciebie uważam, że na tą roladę, która się tam szykuje, to uważam, że to była teraz gruba przesada. Nie, teraz jestem e, Vito Rambi, jak to Dawid Pociadło tak. kiedyś wymyślił. E, nie, no teraz po trasie, no to wiadomo, człowiek w ale y, był taki czas, jak odstawiłem fajeczki kiedyś na pół o. roku i to są niebezpieczne rzeczy aczkolwiek jeśli mogę, oczywiście wszystkim polecam absolutnie rzucenie fajek. Nie wiem, jak ja na przykład widzę Toma Hardiego, uh -huh. to myślę sobie: "Fuf. No ciacho." I co? Ja mam się zastanawiać Krewka. teraz czy tak, czy coś bardziej wchodzić nie, w temat? Nie, nie. nie wystarczy. Aha, okej. Okay. Potrafię tak. zobaczyć, że mężczyzna też jest ładny i to jest kobieca cecha. Właśnie, może wcale nie. Co robisz, żeby twój szef, twój. Yy, Amar. Tak, tak. Yy, dzieciak yy, słodki i kochany, yy, nie powiedział kiedyś o ojcu, że yy, jest dzbanem, burakiem, a Ob może i gorzej. Obawiam się, że czego nie powiem. To on musi to powiedzieć. Taka jest kolej rzeczy. Coraz bardziej do tego dorastam, nawet jeśli robię wszystko, co mogę, ale zawsze powtarzam, że to te książki, które nasze dzieci napiszą o nas, weryfikują, kim byliśmy dla nich. Dziś w rozmowach z człowiekiem Mateusz Dopieralski, bardziej chyba znany przynajmniej w Polsce jako Vito Bambino i Póki co, niestety, będę starał się pracować nad tym, żeby Mateusz Dopieralski też wy, wywoływało jakieś skojarzenia? No, Wywołuje media społecznościowe i e, okolice tutaj nasze, w których cię gościmy. Jesteśmy dzisiaj w śląskiej prohibicji. Jednym słowem smacznie. E, Mateuszu, jak się czujesz, jak się czujesz w Polsce na śląsku, Eem. w Katowicach? Czujesz się tak u siebie taki Heimat, czy? Jest coś takiego. Ja biorąc pod uwagę, że całe życie mieszkałem w Niemczech i tak mam takich, um, że tak powiem, miejsc więcej w Polsce, bo mama była z Wielkopolski, więc jak jadę tam, to też wiadomo czuję się jak w domu. Ale jednak jak wracamy na ten śląsk, um, zresztą teraz jak oglądałem te familioki, tak, to coś, coś się ze mną dzieje rzeczywiście i. I fajnie, że jest to silniejsze ode mnie, że to czy ja chcę, czy nie, to jak stoję i oglądam te Katowice, które rosną i rosną, um, i widzę, jak pięknie się rozwijają, to mnie to po prostu naturalnie wzrusza. Co mnie utwierdza w tym, że jestem stąd i że mogę. Jesteś absolutnie. Nie wypuścimy Cię z serca i z pamięci. E, i, idąc za ciosem, Panewniki, za dole, starganiec brzmi znajomo? E, tak, oczywiście. Ciężko mi będzie ulokować jakby geograficznie teraz dokładnie, ale wszystkie te nazwy e, tam około Ochojca w ogóle. Ligoty, tak. E, tak Ligota, tak, Piotrowice, tak. ja się urodziłem właśnie w Ligocie. E, więc tamte rejony są mi bardzo dobrze znane i długo w ogóle myślałem, tak mi się kojarzyło zawsze, że to są Katowice, a my aż tak często nie, nie zjeżdżaliśmy do centrum. Mm -hmm. um, i dopiero... Te dzielnice żyją własnym życiem, tak one są dopiero... takie mega lokalne. I totalnie właśnie chciałem to powiedzieć, że dla mnie Katowice mogą być wywoływać zupełnie inne skojarzenia niż dla kogoś na przykład, który przyjeżdżał tak. i spędzał swój czas w centrum. Tak. Do którego ja okazjonalnie bardzo chętnie wbijałem na tą starą kładkę taką. Yy, Zardzawiałam jeszcze, jak się szło na centralny. Yy, teraz to zmienili. Teraz to Ameryka. Teraz jest yy... wszystko, całe miasto. Sklep. Mega tak. store. Na 3 maja miałem, tam była taka babunia, która stała z oscypkami zawsze, aha, to były aha, świeższe oscypki aha, niż w nie wiem jak one to robiły i czy to były prawdziwe oscypki. Pamiętasz takie ikony? No, ja pamiętam. Jacek Pikuła na Staromiejskiej grający, Tak jak, jak po nazwach tak, będzie tak, e, ciężko, tak, ale tak. panie z, z kapciami góralskimi tak. i z, tak, no, z oscypkami. W kościele mariackim osoba, która zawsze ubierała się tak samo jak ksiądz. Kumpel wow. tam był wikarem, Aha. wychodzi kiedyś w fioletowym ornacie, mhm. patrzy, a ta osoba, która zawsze tam była pod kolor, jest w czerwonym. I tak teraz nie wie, czy walnął się przygotowujący, czy Rozumiem. ta pani miała coś nieaktualnego. Rozumiem. Taki pan cały ubrany na biało, z margaryną zawieszoną. Katowice nie, nie jak swoje wywoła... miasto mają takie symbole. Nie zapamiętałem aż tak Aha. jak tych oscypek jako dziecko. I o. teraz się cieszę, mój syn w ogóle bardzo lubi, więc przejął e, kubki smakowe. Wow, ojca. no to jest genetyczne, także... No, chyba. Albo słone po prostu i lubi. <laughs> tak. A propos twojego syna, twojego szefa. E, kiedyś e, wszyscy widzieliśmy na Insta m, story, której przygotowujesz pizzę. Do momentu, kiedy pojawia się on, szef nadzorować. E, kuchni, nadzorować i tak. udała się ta pizza wtedy? E, udała się i my mamy wspólną kulinarną zajawkę. E, jak ja zaczynam gotować jakieś takie dania, które wymagają przygotowania, to on mi pomaga. Na swój sposób, e, na swój bezpieczny sposób dostaje takie zadania. Tak, proste, ale lubi, kiedy wszystko tam bulgocze i gotuje się i fascynuje go to, więc... To mnie też, no jednak jest w jednej czwartej też Sycylijczykiem mm. i gdzieś go ciągnie do tej gastronomii, co jest super dla mnie. Piękna moja kumpela jest w jednej. 16 Meksykanką i hmm. też wszystko hmm. potrójnie, salonne i Ostre, potrafi, tak? jedno oko słabsze. Także to są ponoć tak, tak. genetycznie gdzieś przekazywane pokolenia, tak, aż takie rzeczy. Hmm. Hmm. Cieszą dzieciaki, cieszy to ta kontynuacja, prawda? Tak, Bo kiedyś u chyba była taka kwestia, hmm. że 12% społeczeństwa jednak żałuje, że ma dzieci. No zabrzmiało to tak drastycznie. Ja absolutnie wszystkim swoim y, przyjaciołom, tak się to... Tak, tak, tak. Y, Jak mnie się podoba, że ty przy każdej rozmowie prawie, uh -huh. y, przy każdym wywiadzie uczysz się polskiego, z no, taką pokorą. Po, y, staram Szacun. się już y, coraz Szacun, pewniej Mateusz. operować, dziękuję, y, ale y, powtarzam przyjaciołom, którzy tak. są bezdzietni póki co, że... Bo ja absolutnie rozumiem, znaczy... Rozumiem zamysł tych 12%, Aha, tak. ale nigdy bym tego nie podpisał, bo to jest tak. najpiękniejsze, co mi się wydarzyło. Ale biorąc pod uwagę, jak świat działa w dzisiejszych mhm. czasach, to rozumiem, jeśli ktoś nie ma ochoty wpisywać się w klasyczną drogę, która jest mhm. nam przypisana, żeby posadzić dom, to mhm. zb tak. zbudować zb dom, posadzić zb to, żeby i mieć tego syna, który najlepiej tak. jeszcze tak. poniesie na nazwisko. Więc. Dla mnie to jest naj, najlepsze, co kiedykolwiek zrobiłem, ale rozumiem wszystkich, którzy może mają alternatywny plan na swoje życie i absolutnie życzę im pięknego czasu. Najchętniej to by tak posiedziało z tobą i. Siedźmy. Dobrze. Chyba Tak, ja, ja też sobie wykawkowany. A cieszę się w ogóle na to, bo z tego, co wiem, to. Ja na Śląsku i kulinarnie będę, więc. Wow! Prawda, nie, bardziej chodzi mi o to, że my. Plan jest taki, że chyba coś zjemy później. A, no tak? absolutnie. Gdzie m, zaprosić Mateusza na Śląsku na roladę? Na Tylko jadanie. do tak. e, Śląskiej Prohibicji, także tu jesteśmy. Wiele takich akcentów e, zbiegło się z Twoją wizytą. E, Świętokatowic, e, koncert, na który czekamy na trzech stawach. E, no i także. Yy... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. E, co to mogło być? E, Katowice, Katowice, ja i Katowice. Zbiegło się <laughs> parę rzeczy. Może fakt, że jestem stąd. <laughs> Może Dzięki. E, cieszymy się bardzo na ten koncert. E, fajne to będzie wydarzenie. Nie ukrywam, że tak pod koniec sezonu, kiedy my jesteśmy wszyscy tak. już zmęczeni. Przez ostatni koncert bodajże, z tego co mówił twój menadżer Łukasz, później zasłużony odpoczynek. Mamy jeden koncert jeszcze tam na dwa dni później, Aha. ale wtedy już każdy ma tam, nie widzimy się cztery tygodnie o, z chłopakami, więc... A Adio, pomidory tak. i tak, tak, tak. kierunek południe. Ale tylko po to, żeby się stęsknić. U nas jest o, tak, piękne. że my tydzień po rozstaniu o, się wszyscy myślimy, dobre. a gdzie bus, tak, a gdzie... Tak, tak. No, więc to tak się mówi zawsze. Do, dolecisz na Sycylię i będziesz pisał do ekipy, co uważasz. Akurat tam zamierzam tylko i wyłącznie jeść pyszne rzeczy Aha. i spędzać czas e, z synem. Acz powiedziałem chłopakom, dałem całemu zespołowi namiary na to, gdzie będę i że tam jest wynajęty taki większy domek. Jeśli ktoś chce dobić, to zapraszam, są miejsca do spania. A jeśli chcą się trzymać z daleka ode mnie, to śmiało. To też rozumiem. Niesamowite, tym bardziej, że działa to w drugą stronę. Mm -hmm. Przyjeżdżając tutaj do Polski, do Warszawy, też gdzieś e, kładziesz się na kanapie u znajomych, nie już... wynajmujesz mariotów, tak. e, tylko już, e, sami e, swoich. Już nie, bo teraz e, jakby Aha, od kwietnia jesteśmy z rodziną, więc musiałem tak, zadbać tak, o jakieś tak, tam tak, lokum. Tak. Um, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że od 2003 roku przyjeżdżam to. do Warszawy, minimum na mniej więcej dwa miesiące na rok a spałem zawsze u przyjaciół właśnie na kanapie, czy gdzieś tam w swoim pokoiku, w swojej tak. kanciapie, bo u każdego z nich, nie tylko w sercu miałem no. miejsce, tylko jakiś swój kącik. Um, I to moim zdaniem może być jednym z... Mm, jednym z kluczowych elementów, dlaczego nam się udało z Bitaminą na inny sposób, mhm. niż mhm. z reguły udaje się zespołom jakkolwiek zaistnieć. To, że to wszystko było... Uziemione i, i właśnie z, z, jakby z kancia był przyjaciela, a nie z jakiegoś tronu albo nie wiem czego. Mateuszu, najchętniej bym tak powiedział, i nie ma w tym żadnej tutaj przesady. Posiedział i te twoje wibracje i wrażliwość płoną, no ale ludzie czekają na pewnego rodzaju wiadomości i, mhm. i, i powiedz taką rzecz. Ciężko było w momencie, kiedy był taki feedback nieciekawy, że nie ma miejsca jak gdyby na witaminę, nie ma przestrzeni, że kim wy jesteście. Przepraszam. Super, super, nie... Mo... ciężko było w tym momencie, jako człowiek tam, w... my takich odmów, myślę, że od, mówię my, bo jeszcze tak, wiesz kleta tak. z witaminy, my jako raperzy dostawaliśmy takie odmowy, myślę, od 17 roku życia do 23 roku życia, gdzie wtedy to boli. Mhm. Teraz wiem z perspektywy tak, czasu, tak. że nie ma tak. nic lepszego, nic tak. lepszego nie mogło tak. nam się wydarzyć, niż fakt, że ludzie albo że wytwórnie to odrzuciły, tak. a że my znaleźliśmy w sobie siłę, żeby to robić i tak, tak dla siebie w takim razie, a nie dla tych wytwórni. I okazało się, że wytwórnie nie wiedziały, czego tak. chce. No, rynek. Czego tak. chce rynek. Tak. E, tak. I że ta nisza, której oni tak bardzo się bali, może się okazać. Ja nie chcę mówić, że my cokolwiek rozpoczęliśmy w polskiej muzyce, ale wydaje mi się, że ukryć rąbka pokażę. wrażliwości w tym tak. wszystkim. I że tutaj raz po raz to trochę rzutowało, nawet na inne gatunki, gdzie hip-hop coraz bliżej jest. No, jakby intergatunkowości. Mhm, e, mówię teraz o wszystkich mhm. gatunkach. I tutaj jakkolwiek. Wydaje mi się, że nasza praca wybrzmiewa w tym, że, że, że autorzy mają większą swobodę w tym, żeby pokazać jakąś tam, jakieś, jakiś czuły punkt taki, który może zazwyczaj byśmy chowali. Pięknie kiedyś powiedziałeś, i to jest takie szersze przesłanie, że jakiegoś rodzaju odrzucenie czy zawód w tym, co się robi, może się zupełnie przekształcić odwrotnie na, na sukces, na rozpoczęcie czegoś nowego. Tylko taka wiara w siebie i w to, co się robi, pozwala jakoś. czasem wbrew rynkowi, ekonomii. Tak, tak to czuję. Absolutnie to podpisuję. Wszelkie moje, jakby wszystko, po co mogę sięgać w pamięci pod tym kątem z autopsji, też to podpisuję. Uważam, że w ogóle, niestety, to wyjście z tego comfort zone, czyli ze strefy komfortu, tak jak to jest bolesne bardzo, to tak. niestety te głupie memy i jakieś powiedzenia, no, że wyjście niszczy, z tej strefy trafi... Tak, no, ale zawsze niesiecie dalej. Zawsze jak wychodzisz z tej strefy, to co by się nie wydarzyło na tym to drugim jest to końcu, tak. coś ci da, coś, czegoś cię nauczy. Nawet jeśli może rzeczywiście nie będzie do końca przyjemne, przeżyjesz, pójdziesz dalej, będziesz wiedział na przeszłość. Wiesz, że trudno, że ta dzisiejsza młodzież jest mega wrażliwa, potrafi zniszczyć, czasem bardzo mocno, fizycznie, psychicznie. Właśnie tak. to, co mówiłeś, mem, tak. e, opinia, hejt, e, net, który działa ja w sekundzie. Ja jako dorosła osoba, ja mam... Ja jestem zadowolonym bardzo człowiekiem. Ja mam swoją rodzinkę i... Tak. może nie jestem praktykującym tak na co dzień, ale co jakiś czas jednak stoję w miejscu i myślę Jezus Maria, komu, już nie wiem komu dziękować, ale wszystko jest pięknie, ale nawet mnie Jakieś głupie zdanie anonimowej osoby, której nie znam. Jakiś, jakiś komentarz. To potrafi nas przez tydzień dojeżdżać, zanim człowiek pomyśli. Mam to... coś dla ciebie. Pozwól, że odnajdę. Komentarz pozytywny, jeden z y, tysiąca, który Pozytywne gdzieś tam. To tak, Dadawaj znalazłem. Te no ale to jest przeciwwaga <laughs> do tego, co Rozum się znajduje. Jakaś Iza Iza pisze. Zatkało mnie: Przewspaniały chłopak, kultura osobista, wrażliwość, szczerość, przyzwoitość to jest wyboldowane. Na bardzo, to bardzo zatarło się to słowo w umysłach ludzkich mądrość życiowa, szacunek do innych. Wito, jesteś fantastycznym facetem. Na w końcu nie pozostaje mi nic dodać, nic ująć. Z ogromną przyjemnością jest mi Ciebie poznać, posłuchać, brawo, dzięki za wszystko, no, bez komentarza. Kimkolwiek jest Pani Iza, bardzo, bardzo miło, że tak odbiera. Oczywiście pragnę powiedzieć, że w głowach ludzi oni mogą mi dopisywać cechy takiej, takie trochę zideologizowane. Mhm. E, które, Wyidealizowane. O, właśnie, więc ym, ja na co dzień mogę być o wiele trudniejszy. To trzeba by mojej żony spytać, czy ona podpisuje to, co pani Iza mówi. A, a nie zmienia to faktu oczywiście, że bardzo mi miło, że tak z zewnątrz jestem spostrzegany, tylko boję się, że pewnie prawda jak zawsze jest ma drugą stronę. Już że... Mam przynajmniej trzy kwestie, do których chciałbym wrócić. Mhm. E, w Kilku słowach, to, co powiedziałeś o wdzięczności, o tym zatrzymywaniu się, i kurczę, dzięki, że mam dzisiaj przyjemność mhm. e, gościć ciebie. Ktoś kiedyś powiedział, masz tyle, za ile jesteś wdzięczny. I to też co tak ci chciałem bardzo, sprzedać. Bardzo ładne i słuszne. No i podpowiedzi na to, co, co sam powiedziałeś. A druga kwestia, a druga kwestia, kiedyś jeden ze znanych stand-up-parów polskich powiedział, że jak to jest, kiedy Sting na przykład dostaje takiego mema czy komentarz z Podlaskiego w Polsce, mm. że nie podoba mu się jego płyta? Czy on się tym przejmuje, czy on się tym nie przejmuje? Mówiliśmy o młodych, że to tak na nich oddziałuje. Masz jakiś taki shield, jakąś taką tarczę? Ogólnie, gdyby. Może żona jest tą tarczą, może. Gdyby to rozdzielić na czynniki takie po kolei, no to mamy raz tych na przykład krytyków, tak? Są krytycy, są dziennikarze, jest. Są hejterzy. Tak, i to wszystko każdy chciałby najchętniej weryfikować, więc tak samo jak te wytwórnie, które nam mówiły, że nie, ale nasi przyjaciele mówili nam, że to jest super i że dla nich to coś oznacza. Więc, I nie było tu obłudy czy interesu. Otóż tak. By zero tak, po prostu tak. czyste intencje i sami tak. sięgali, jakby mi ich widzieliśmy, jak włączają sobie dany tak. numer, więc tu dużo jest w tej hierarchii takiej, co jest po kolei, na ko kogo słuchać. Czy krytyka, który może w ogóle nie sprawdził hmm. pięciu hmm. moich poprzednich płyt, bo zna mnie od momentu Sanach ale jazz, albo od męskiego grania i w ogóle nie chciało mu się wykonać tej pracy, albo jest dla niego już niedostępna, bo kontekst czasowy się zmienił. Tak, tak, Więc wszystkie te rzeczy trzeba brać pod uwagę i de facto no, mieć tą małą swoją grupę zaufanych ludzi, którym pod jakimś kątem, czy muzycznym, czy artystycznym, czy tak jak ja mam duże, duże szczęście, że no, mamy ten tercet witaminowy i ja mam jednego producenta tam uh -huh. i muzyka, który uh -huh. od zawsze mnie inspiruje na płaszczyźnie uh -huh. muzycznej, drugą osobę, która od zawsze, czyli wierszokleta, tak. podnosi mi poprzeczkę jako, jako postać liryczna, jako uh -huh. um, autor, gdzie uh -huh. po prostu widzę co on potrafi, on mi tym imponuje i ja chcąc imponować jemu, Podnosi mnie na, na jakiś inny level, o którym ja nie wiedziałem, że mogę tam pójść. I nagle okazuje się, że reszta ludzi to brzmi strasznie zadufanie. Bardziej chodzi mi o to, że jak bardzo liczy się zdanie tych paru osób. A tak. cała reszta, tak. tak jak mówię, taki tak. hejt, głupi tak. potrafi mnie dojechać przez tydzień, ale po jakimś czasie mój mózg zweryfikuje, co jest ważne, a co nie. Wystarczy mieć. Jeden gorszy moment jest trasa. Wszyscy, są te podpisy, są ludzie, którzy cię poznają w żabce, i tak mm -hmm. dalej. I wszystko mm -hmm. super, a wystarczy, że twoje ciało na moment się podda. Albo że przypomnisz sobie, że jesteś jednak kruchą istotą i masz jakiś większy kłopot. I tutaj czas weryfikuje bardzo szybko, co jest ważne, a co nie. I kto jesteś jest tylko ważny, człowiekiem, ale aż człowiekiem, człowiekiem. i. Mm, <głos》> Sorry za taki akcent, kardynał Ratzinger, mhm. późniejszy papież, powiedział, że nie sposób się ostrzeliwywać, jak w okopach dookoła i bronić tylko trzeba być sobą i najbliżsi, tak jak mówiłeś, weryfikują to, co jest prawdziwe. I, I tego się trzeba. Z taką wielką pokorą, tak jak mówiłem, uczysz się tego polskiego i nie wstydzisz się pytać, jak to się wymawia. To ja w drugą stronę chętnie pouczę się języka niemieckiego i zapytam, jak jest pan przedszkolanka po niemiecku? Jacja, czyli wy, wycho, wychowawca, tak? E, można by dodać kinagarny Cja <grym> w tym <grym> przypadku, ale wiadomo e, dlaczego pytam. Tak, tak, tak. No, ja mam swoją pedagogiczną przeszłość i jak wielu... cicho mam nadzieję, że jakąś przyszłość jeszcze. No, no, w stosunku do syna na pewno. E, to tak, ale też pomyślałem sobie o tym, że no, ja bawiłem się też w reżyserię i, mhm. i w różnego rodzaju y, artystyczne odnogi swoje. Mhm. Więc tutaj często też y, jakkolwiek to zahaczało o pracę pedagogiczną, albo mhm. trochę praca w kolektywie zawsze jest pracą pedagogiczną, mhm. jeśli wszyscy. Mhm. Przyznamy przed sobą, że trochę nadal jesteśmy mm. dzieciakami, tylko każdy mm. musi płacić podatek. Ale. Ładne, samo. No. Ambicją jest do, do końca życia pozostać dzieckiem. Hmm. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale. Bardzo mi się brzmi to... jakbym. Tak. Ja po baciku to <laughs> mógł powiedzieć. Ym, trochę żyję, żyję tym, że żeby. Nic nie chcę ci tutaj podpowiadać, ale ja na przykład. Aha staram się nie nosić zegarka i ja zupiałem aspekt... tylko dzisiaj żeby y, rozmawiać z tobą jak najdłużej. A, dobrze. E, nie, nauczyłem się, że y, łatwiej jest mi kiedy mam jakąś drugą osobę, która mi pomaga w ogarnianiu takiej codzienności i swoich obowiązków, a kiedy ja mogę się skupić na tym, żeby być tu i teraz i nie rozkminiać na zapas. Zaczęliśmy od tego niemieckiego i od e, tego przedszkola, tej pedagogiki właściwie. Wiele osób z sceny polskiej kojarzy mi się też. Mariuszka Omaga, e, kabareciarze, szanowani polscy, to są ludzie po e, chyba cieszyńskich nawet e, szkołach pedagogicznych. E, więc ta droga mm, jest nadal okay. jedną z opcji, e, tak. bo też nie ukrywam, że nie mam zamiaru śpiewać. Albo śpiewać zawsze, ale Aha. prowadzić takiego trybu życia, o. żeby aż tak intensywnie grać, za mało w tym jest rodziny niestety, więc ja to na długą, na długi dystans będę zmieniał jakoś. <grym> Jakbym nie był przypięty do y, mikroportu, to bym chciał się No to czuję <grym> się y, y, wirtualnie teraz <grym> przytulony. Te różnice, takie m, kulturowe, czy w takim codziennym obyciu mhm. pomiędzy m, Polską a, a, a Niemcami, tak byś potrafił. Niestety ostatnio siebie. zauważyłem, że jak już byłem tutaj przez tam 3-4 miesiące, miesiące ciągiem i pojechałem z powrotem do Niemiec coś tam załatwić, to jednak trochę częściej o dziwo, o dziwo nigdy bym tak nie myślał, że tak jest. Częściej mówimy sobie dzień dobry. Jakby obcy ludzie mówią sobie mm -hmm. dzień dobry. Tutaj częściej. u nas? Tam. No tak. Tak zauważyłem. Zawsze tak było. Nie wiem, ale teraz tym razem mnie tak trafiło, że mówię, to pani. W, w, w Rozpoznała, czym znamy. Nie? Nawet tak, tak. Chodzi o to, że tyle różnych kultur, tak. a jednak ta rzecz tak. nas tam łączy, że wszyscy. Z tej bliskości tego. Raczej tak się witają Aha. i. A może to kwestia stolicy, że teraz długo tam siedziałem, a to jednak duże miasto też i anonimowe, aha, a tam aha. w Leverkusen, gdzie ja aha. sobie mieszkam, to tak. my mieliśmy 200 tysięcy mieszkańców. To było trochę chociaż bardziej kameralnie, to może aha. z tego to wynika. Ja wiem, że masz dobre serce i chcesz usprawiedliwić. Staram się ale... właśnie. Pewnie. Ja mam po mamie, jak oglądam mecz. Aha. No chyba, że Polska gra, ale okay. nawet jej się wtedy to zdarzało, że jestem za tymi, którzy przegrywają. Jak tylko jedna drużyna prowadzi, to trochę jestem za tą, żeby tam się wyrównali. Ale to gdzie byśmy doszli, gdyby wszyscy tak myśleli? Zero do, progresu. Do jakiegoś idealnego miejsca. Albo zero progresu technicznego i zero. Bo wszyscy by się cieszyli. Zostawmy to filozofom. No to... Brzmi ciekawie. Czyli te kultury jednak nie tyle bolą, co są widoczne. Różnica mhm. chciałem powiedzieć. No tak, może to tak było, że jakaś brak, brak otwartości. My też e... mamy powody, ja jakby tak. pamiętam o tym do. Adwokat Szczypty... diabła, podoba mi się. Usprawiedliwianie i znajdowanie powody, dobrych no, stron. Ale spójrz na to, tak. mamy powody na taką podskórną nie podskórną taką instynktowną mm -hmm. większą uwagę, jeśli chodzi tak podświadomą uwagę jeśli chodzi o obcych, o to Aha. jak nas traktowano w przeszłości tak. kiedy staraliśmy tak. się być tak. mili otwarcie a tu tak. nagle Buścinni, prawda więc, tak. więc, więc i to doznawaliśmy z prawej strony z lewej strony geograficznie z góry jak wiking tak. jakby zdał podkopywaliśmy <noise> to się. mamy w genach i to mnie Trochę też nie dziwi, ale cieszę się, że w Niemczech widzę, że kiedy zmiesza się te wszystkie kultury, bo co innego, gdyby to byli sami Niemcy, ale wszyscy tam razem w tym kolorowym sosie mówimy sobie dzień dobry. To mnie cieszy. Pozwól na odrobinę prywaty i powiem od siebie, że dla mnie najważniejsza w związku. Partnerskim czy jakimkolwiek. E, numer jeden to wrażliwość. I hmm. e, w Twoich wypowiedziach, w Twoim zachowaniu też e, widzę, że doceniasz e, tą cechę. Dodałbym drugie Aha. słowo jeszcze. Jeśli, mamy do, czy, jeśli chodzi o relacje, tam jakby pomiędzy dwoma osobami, to tak. jeszcze kluczowe zauważyłem, mm, ale to można jakoś po, połączyć Powiązać. te słowa e, dialog. Okay. Czyli Rozmawianie o tym, mm -hmm, co mm -hmm, pan Sojka, dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie. Tak. I tyle. I to tak. jest prosta zasada, którą widzę w zespole, w rodzinie, w, i to w rodzinie w takim szerszym też mm -hmm, pojęciu. Mm -hmm. My sobie nie mówimy rzeczy, nie mówimy prawdy, i przez to są nieporozumienia, są. Konflikty, które tak naprawdę, gdyby dojść do sedna i usiąść i powiedzieć: Nie, usiądziemy teraz, aż dojdziemy do powodu, dlaczego tak. ty myślisz tak, a ja myślę tak. tak. Przecież idziemy w tym samym kierunku. Przecież, Otóż myślimy, to. przecież, myślimy, przecież wiemy, chcemy że na jedna osoba tak. nie chce drugiej tak. nigdy no. źle. Znaczy, mówię teraz tak. o sobie tak. i żonie tak. na przykład. Tak. Więc jak to jest możliwe, że aż tak bardzo się pokłóciliśmy, skoro wiemy, że ani ty, ani ja tak. nie chcemy, żeby Wystarczy druga osoba płakała? Nie chcemy dojść do sedna. Kluc, nie więc... rozmawia się. Nie mówi się, ale mało tego, nie tylko nie mówi się o rzeczach złych, przykrych i destrukcyjnych, ale Często? nie mówi się o tym, tak. co mi sprawia przyjemność. Absolutnie to, co zrobiłeś, tak. teraz było dla mnie super. No to dlaczego tak. nie podpowiedzieć ci, tak. jak masz mnie uszczęśliwić? Tak. Eee, ostatnio mam taką Aha. Hmm, taką nową zajawkę, że jak przypomnę sobie coś albo. Na przykład mój przyjaciel, który przejął obowiązki menadżerskie, tak. i, i robił to, i był, działaliśmy, i wszystko już było w tym wizje i tak dalej, i w mhm. ogóle super to zrobił. Min, minął jakiś czas, i jeszcze raz zadzwoniłem, tylko tak, bo sobie przypomniałem w tym momencie, powiedzieć mu: Ty, słuchaj, mhm. tak, bo to, że się udało, i to jedna rzecz. Tak. Słuchaj, gratuluję. No. Jesteś, jesteś menadżerem. Um, udało się coś zrobić. Coś, o, czymś tylko, o czym tylko gadaliśmy i było fantazją kiedyś, udało się to zrobić. Chciałem Ci pogratulować, zrobiłeś to super. Um, niezależnie od tego, że też dawno dostał jakby pieniądze. Tak. Tak. Brakuje, mówi, tego, tak, brakuje tego, brakuje takiego prostu... przypieczętowania, takiego dziękuję, takiego świetnie, tak. wyglądasz, jesteś, cieszę się. Dziękuję, 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 e, które buduje później i, i wartość tego drugiego człowieka i relacje i, i małe małe Z drugiej strony, małe jeśli mogę, jeśli mogę w, wtrącić, e, widziałem ekstremum tego w drugą stronę, Kie Aha. będąc w Stanach, w San Francisco na przykład tak. albo tam bardziej jeszcze na, na właśnie zachodnim wybrzeżu. Mm -hmm. Tam jest pewien automatyzm, mm -hmm. który tak. zawsze jest y, trochę kokietujący i tak, tak dalej. I my jako Europejczycy, ja tak miałem w każdym razie, może jako ten Polak, który ma w sobie jeszcze tą dodatkową garstkę y, niezaufania tak. czy tam dystansu. To tam, kiedy jest Wstyczne. się oblewanym takim tym miodem i tym wszystkim, to szybko my wyłapujemy wtedy europejskim mm -hmm. standardem jakiś mm -hmm. fałsz i myślimy, mm -hmm. dobra, to jest jedno za jedno, zakolorowo, co tym. A jak tylko przejdziesz do rozmowy, żeby coś ten, to się okazało, że to wszystko było powierzchowne. Więc z jakiś złoty środek pomiędzy byciem miłym do innej osoby, a też tak. nie. Przecież to nie chodzi o to, że musimy się wyświetlać drugiej osobie albo wszystkich ściskać. Proste ćwiczenie. Jak działa na mnie forma mm, docenienia, podziękowania? Jest mi miło, czuję się dobudowany, e, więc dlaczego to nie działa w drugą stronę? Działa. Czyli outside. złota reguła, tylko w niemieckiej tak. rymowance. Tak. Hmm. Jeden z pierwszych wywiadów, y, spotkań w z człowiekiem, y, w rozmowie z człowiekiem y, Piotr y, y, przepraszam przemek Myszor, y, Piotr to brat. Hmm. Y, myslowic y, też zapytałem przemka. Jak się czujesz? I odpowiesz mi po amerykańsku, że okej okay i tak dalej. I wtedy Przemo mówi, żeby sobie chętnie wytatuował takie, e, taką dziarę, it's okej, okay. Ale faktycznie drażni go to, że ta sztuczność, powierzchowność nie ma takiej prawdziwości, że jak się czujesz? Ale od razu urywamy temat. Mhm. Ja ci powiem, co u mnie. Już nie, nie interesuje, co u ciebie, mhm. prawda? Mhm. Tak. Gdzie jest ta empatia? Gdzie jest to jakieś głębsze Otóż... A zrozumienie? A pewnie wiesz, jakby z zakulis? 85% branży polega na tym, że ci ludzie się uśmiechają, chcą Przedają. od siebie coś nawzajem tak, i dlatego tak, tak. są mili w danym momencie. Mhm. I, I tu też znowu kolejny punkt, w którym ja się cieszyłem, że my po prostu wchodziliśmy do gry. Jak ja już byłem mhm. siwy, ja już mhm. miałem pierwsze siwe włosy, jak dopuszczono nas do stołu, kiedy ja już nie chciałem przy nim siedzieć. I to Duży skarb dla nas. Powiedziałeś kiedyś o sobie, hmm. żebym mnie przekręcił, Vito Ballerino, tak? E, Patrząc na Vito Balleron to mój, Balleron. mój ja druga Tak, tak. Patrząc na, na, na Ciebie, uważam, że na tą roladę, która się tam szykuje, to uważam, że to była teraz gruba przesada. Nie, teraz jestem e, Vito Rambi, jak to Dawid Pociadło okay. kiedyś wymyślił. Aha. Nie, no teraz po trasie, no to wiadomo, człowiek w formie, ale y, był taki czas, jak odstawiłem fajeczki kiedyś na pół o. roku i to są niebezpieczne rzeczy, aczkolwiek, jeśli mogę, oczywiście wszystkim polecam absolutnie rzucenie fajek. No. Y, jeden też z poprzednich gości mówił o rzuceniu kawy i o tym y, później efekcie jakiejś nawet delirki. No. Y, y. Y, y, y -y. Ja tak zauważyłem, że tak jak ja lubię sobie... My możemy mówić szczerze, więc ja lubię tak. Gandzie na przykład. Widzę, jak łatwo dostępny na przykład w Polsce jest alkohol i że tu jest absolutnie każdy może sobie podać. 24 na. I wszyscy dokładnie pokazujemy chętnie palcem, ale zapominamy, że są całkowicie nowe już odmiany używek: typu tablet, typu Instagram, typu telewizja. No jest tyle tych. Każdy ma swój krzyż, że tak powiem. Um, I tak jak moja mama mogłaby mi wypominać niektóre rzeczy, tak ja bym jej powiedział: Słuchaj, dużo siedzisz przed telewizorem. Tak. Dużo masz tych swoich ulubionych tak. seriali, co tak. zawsze chce wiedzieć, co u mnie, a jak akurat tak. zadzwonię w tym momencie, to tak. w ogóle ją nie, nie interesuje, nie, nie. co u syna, tylko za godzinę będzie ją interesowało. Tak. E, więc to też weryfikuje jakkolwiek, tak. prawda? E, no więc. Ym, nie wiem, jak na to wpadłem, ale każdy co ma swój krzyż do dźwigania. Ja akurat usprawiedliwiam moich rodziców, którzy oglądają jakieś kiepskie, tragiczne pod każdym względem tureckie seriale. No, taka ich radość, takie ich, taka ich wolność. No My mamy wspaniałych mnóstwo rzeczy wokół siebie, sztuki, muzyki, więc może ich nam młodszej, czy ambitniejszej. A ja nie ukrywam się karmić. Że z mamą. Jeden taki serial, on się nazywał bodajże Fiorella. Mówimy no. tutaj o. Nie 9,6, 9,8. Tam typu, że zaczyna się tak. odcinek 2008. Tak. I jesteś w temacie. I ja tak. pamiętam, że to z siostrą też jakby łykaliśmy. To było niezłe. Fiorella. Takie odmużdżanie czasem. W nie polegało na tym, że wchodzisz tak. w niewłaściwym momencie, widzisz coś, tak. czego masz nie widzieć, wychodzisz. Tak. I tak przez parę ale Piękne tysięcy. to jest, że ktoś tak kada sztucznie po prostu. No. Ach, e, Fernando, tak. kocham cię. Słuchaj, Albo no, kto tak mówi? Działa z Gdzie dalekiego, to tak działa? Co, z Wenezueli, pewnie to było czy coś. Turcja. Aż w Polsce. I to tak, że nasz cały klan tam po stronie matki, to <grym> jak u nas gra o Tron, to tam Chyba wtedy. Fiole. Te roczniki tak mają. E, mam nadzieję, że się nie obrazisz na taką dygresję tych roczników, ale był kiedyś taki. Gramofon, mhm. nie adapter, bo adapter to jest ta igła w Rozumiem. Czyli władka. jeszcze tak z głośnikiem. Tak, mało tego był z takim paskiem przenośnym, chociaż nie były to czasy mobilne. Rozumiem. I on się nazywał Bambino. Bambino. Nie wiem, czy masz Świat... To była ikona ja po wiem, prostu że tych były lat. lody Bambino, to tak. pamiętam. Tak, tak, wiem, tak. że do dzisiaj jest jakaś w ogóle dziecięca marka Bambino. A, ehm, a. Kredki chyba, nie wiem. Tak. Ehm, tak. Pewnie I jakiś był gramofon, tak? który nazywał się Bambino. Bambino. No kultowy. Proszę, proszę muszę znaleźć. Przenośny, przenośny. Muszę znaleźć. Kolorowy. Tak. Tylko mnie Postaram się poszukać tobie takiego. Tak, Może że ktoś myślę, się sobie. Tak. W Warszawie jest bar mleczny Bambino, który też jest, ma taki kultowy status. i Powinno być coś Twojego w menu. O, menu tak Bambino. Tak jak kiedyś jechaliśmy z Grzesiem Halamą. E, jest... I to Baleron będzie. Zbiór wszystkiego na jednym talerzu, Vito Balero. I chyba w e, zawierciu, chyba w chłopskim jedle, się mówi: "Czekaj, tu są e, pierogi ala ja". No i jedliśmy tego. proszę, ala ja. A, ale tak? <grym> ta I tak, i tak, jakie to tak, są? Tak. Gdybyś mógł a, no nie są tak słodkie jak Grzesiu Halama, którego pozdrawiamy i okay. którego będziemy gościć. E, niebawem, e ale e co robisz, żeby twój szef, twój e Amar tak, tak, dzieciak słodki i kochany. Nie powiedział kiedyś o ojcu, że jest dzbanem, burakiem, a może i gorzej? Obawiam się, że czego nie powiem. To on musi to powiedzieć. Taka jest kolej rzeczy. Mhm. Coraz bardziej do tego dorastam, nawet jeśli robię wszystko, co mogę, ale zawsze powtarzam, że to te książki, które nasze dzieci napiszą o nas, weryfikują kim byliśmy dla nich. Mój mhm. tata był fenomenalnym ojcem i... a miał dużo wad. I ma, ma dużo rzeczy, które biorę mu za złe, ale też pamiętam, że był po prostu cudownym człowiekiem, więc słuchając historii o tym, jak on opowiadał o swoim ojcu, tak samo wymieszane mhm. historie, to obawiam się, że to jest nieuniknione i... Z pokolenia na pokolenie chyba jest lepiej. Mamy może świadomość, tak być, mamy ale... dostęp do y, psychologów, do y, coachów. Mamy tą świadomość, jako widzimy. nowe wnioski no. rodzą nowe błędy, pola, w których może się coś nie udać. Mhm. Rozmawiałem z przyjacielem, który mówił mi, że jako pani psycholog, mówił o tym, że pozmieniało się po prostu. To mhm. nie jest tak, że jest mniej. Mhm. Przypadków tam mhm. jest mniej patologii, mniej mhm. przemocy, ale mhm. za to jest dużo więcej dzieci, które teraz mhm. zmagają się zupełnie innym rodzajem, jak jest bullying po polsku, takiego znęcania się innych tak, osób, tak, prawda? Te tak, hejty, to tak, wszystko. Tak. Wszystko coś, czego my nie znaliśmy dorastając, Racja. nie mając tych nowych nowe możliwości. Nowe możliwości yy... też skaleczenia kogoś tak, I, tak. i tak samo wydaje mi się, że. Nowe rzeczy, które, nowe wnioski, które ja wyciągnąłem, może mhm. i nowy level, na którym my się poruszamy teraz jako rodzic rodzice, niekoniecznie oznacza, że nasza nowa wiedza nie, nie zepsuje czegoś w jakimś innym, mhm. w innym obszarze, jakimś, tak. Tak, obszarze. Tak, obszarze. I, I dlatego obawiam się, że jedyne, co mogę to zawsze. Pokazywać mu, że ma dom, do którego będzie mógł wrócić, do którego zawsze tam będzie nic tylko miłość, a cała reszta to już... Ale piękne, Ni tam będzie nic tylko miłość. Może nie do końca po polsku, ale fantastyczne. No, Dobrze, że się to zarejestrowało. E, tak. tam, no, tam będzie czekała tylko i wyłącznie miłość i nic tylko to miłość. jest ta jedna kluczowa myśl, którą wyciągnąłem na razie z tego... Jak ja uczyłem się pedagogiki i z mhm. tym trochę psychologii, też przez pewien moment to to jest ten jedyny taki właśnie kluczowy punkt, gdzie mówię: OK, niech to jest ta, po niemiecku jest konstanty niech to jest ta jedna rzecz, która się nie zmienia, mhm. której, o której ktoś może wiedzieć, że to jest jak skała w oceanie i to się nie ruszy. Oczywiście moje pytanie nie zrodziło się tego, że jesteś złym ojcem, tylko właśnie z tego, jak siedzieliście na scenie, ci, którzy znają Instagram, wiedzą i wtedy też myślałeś o swoim ojcu. Zrobiła się grupka ludzi, tak. którzy tak. podeszli i A to dobrze podczas jest czas prób do męskiego grania. Tak. E, tak. Ciekawe zjawisko, które bardzo mnie utwierdziło w tym, że aha, czyli. Czyli na końcu, kogo nie spytasz, myślę, że gdybyśmy tutaj tak. spytali zawodników, powiedz, tak. jak twój ojciec, tak. czy taki tak. jest super, to zaraz byśmy tu musieli już wódeczkę wypakować i za grychą siedzieć, bo to takie tematy trudniejsze. No więc, gdzie nie spojrzysz. Ale jest najważniejszą jest rzeczą to, żeby widzieć, tak jak powiedziałeś, że ojciec jest tylko człowiekiem, ale jest aż człowiekiem, bo są i plusy, i minusy. Progres jest najważniejszy, że widzisz coś i że chcesz zmienić. Ja Co nawet, wszystkim? widzisz, zapominam teraz, wyjeżdżamy mhm. na trasę, nie mam mnie tam powiedzmy od czwartku do poniedziałku, bo tak wracamy wtedy tak. zawsze, więc widzę go tylko trzy dni, a cztery dni go nie tak. widzę. Czasem jestem zmęczony w ten pierwszy dzień jeszcze, bo wracam z trasy, grałem mhm. pięć koncertów. Mhm. A nie chcę odpoczywać, bo chcę z nim siedzieć. Mhm. I myślę sobie cały czas, borykam się z tymi myślami, że on tak mało mnie ma, no bo nie ma mnie. A za moment jest jesień, ja będę cały dzień. Będzie mówił: Tato, jedź już. Na no, koncer. nie powie tak. Nie, żartuję, ale prawda? Jakby. Tak. A jak sobie pomyślę o sobie, kiedy ja w jego wieku. W ogóle mojego ojca nie było. On siedział w Niemczech i już tam szykował nam gniazdo. W sensie nie było go na pół roku czasem. A ja to przeżyłem i. A po drodze tysiące y, potrzeb, podzielenia się, wypłakania, pochwalenia, traum zapytania, nawet tak, związanych tak, z tym, które z teraz z radością, z decyzjami i, i. Więc kolejny raz. No, możemy tylko starać się być jak najlepszymi wersjami siebie cały czas, w nadziei, że tą książkę, którą. Sen Napisz, napisze, to, że tam tak. będzie parę fajnych stron. Też. To miska. E, siedzi mi w głowie ciągle to, co powiedziałeś. Brzmi to jak tytuł nowej piosenki. E, nic tylko miłość. A tam nie czeka nic tylko miłość. No, e, Takie pierwsze zdanie, które ponoć e, przychodzi najtrudniej. Tak, tak, e, widzę, że znasz. E, dziękuję. Pierwsze zdanie najtrudniejsze, trzeba je jakoś ominąć. Właśnie chciałem tutaj wystawić kadzidełka, ale ze względu na przepisy pożarowe nie dało się. Żeby ja łatwiej kieszeni, było... Mój drogi. O, zacząć. że... <grym> e, męskie granie. A czy męskie sprzątanie i męskie opiekowanie się dzieciakiem? Tylko czy... i wyłącznie. To mnie spełnia bardziej czasem niż muzyka. Jak ja posprzątam dom. dom, mieszkanie. E... Tak, żeby się tam czuć swobodnie, i wiem, że moja żona nie musiała tego robić. Ja to zrobiłem jako facet. Czuję podwójną satysfakcję i, i cieszę się, że mogę odciążyć raz obraz faceta mhm. w dzisiejszym. W, dziś, w dzisiejszych czasach, Czas ale tak. ociążyć fizycznie swoją żonę, która robi tak. to na co dzień. I przy okazji wykorzystać takie y, oczyszczanie, takie katarzis jako pełną formę medytacji? Totalnie, totalnie. Czy zmywanie? Wiadomo, jak jest zmywarka, to trochę hmm. łatwiej, ale nawet tu trzeba posortować tak, um, tak, poupychać odpowiednio. Ja jestem przekonany, że i w ogóle nie oceniając tego, mam nadzieję, tylko uskrzydlając wszystkich, że. Tak. Tak usłyszałem kiedyś, że jest to spektrum autyzmu i ile jest różnych Aha. barw tego, to ja jak patrzę po kolegach z zespołu i po sobie, to uważam, że każdy, kto ma zajawkę i potrafi się czemuś oddać, ma jakieś takie lekkie spektrum i w moim jaś bardzo spełniam jako... Osoba sprzątająca, sortująca. Jest mi to bardzo rzeczy. blisko ze względu na dwa seriale. Dobry doktor. Dobry, a może oryginalny, e, to amerykański. Good doctor. Good doctor. E, znany aktor, który gra doktora z autyzmem. Ludzie mm -hmm. sprawdzają, czy on nie jest autystą. Mm -hmm. Tak fantastycznie gra. A drugi, aczkolwiek tutaj scenarzysta odżegnuje się od tego, że jego postać jest autystą, Sheldon z The Big Bang Theory. Teoria Dystansuje się od tego, tak, tak autorze. Tak tak, tak, tak. Ale tak. też osoba, której bym, albo postać, której Aha. przypisywałbym pewne. Znasz? No, Big Bang ty tak, 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 tak. No, tak. znam, ogląda, żona oglądała, ja tak, no pamiętam sylwetkę tej postaci mhm. i też bym raczej przypisywał tak. cechy mniej humanistyczne, a bardziej tak. ym, ścisłe. Myślałem, tak? że powiesz androidalne nawet. Androidalne może tak, Bo, ale ta. y, ja tą część bardzo w sobie lubię. Kiedyś nazwałem to wewnętrznym Aha. Niemcem, wow. żeby trzymać porządek, ale teraz już po prostu widzę, że łatwiej jest mi funkcjonować, kiedy w niektórych Aha. rzeczach mam porządek. Aha. Jeszcze kontynuując wątek y, sprzątania i odciążania płci pięknej, Y, mm, powiem za moim wspaniałym mentorem y, i znajomym y, pewnym reżyserem, że w każdym facecie jest pewien procent y, kobiety. Y, ja nawet byłbym w stanie określić. Dokończ? Ja ten uważam, że, że tak samo spektrum tutaj, hmm. w ilu to jest procentach i tak hmm. dalej, y, jest wielokrotnie większe. Myślę u wielu mężczyzn i kobiet na odwrót mm -hmm. niż, niż by się wydawało. Ym... I rozkminianie tego, nie wiem, wieku dorastania, kiedy człowiek sprawdza jakieś impulsy i nie wie, czy może myśli tak, a może myśli inaczej. dopiero raz po raz dowiaduje się aha, okej, okay, to mnie stymuluje, to nie, więc. To działa w ten i ten sposób. Jeśli ja lubię na przykład ciuchy mojej żony, albo w ogóle lubię. Fantastycznie w tej bluzie łku, by się prezentować. Fantazja. To, ym, nie wiem, jak ja na przykład widzę Toma Hardiego, uh -huh. to myślę sobie, fuf, no ciacho. I co, ja mam się zastanawiać Kremówka. teraz, czy tak, czy coś bardziej wchodzić w nie, temat. Nie, nie. nie, wystarczy, aha, okej. Okay. Tak. Potrafię zobaczyć, że mężczyzna też jest ładny, i to jest kobieca cecha. Uh -huh. Właśnie, może wcale nie. Cecha, którą przypisywalibyśmy kobietom, o. że oceniają drugą płeć, a jednak we mnie też to jest. I co, jako dzieciak na moment myślisz, ej, a potem już wiesz, że nie? I się okazuje, że po prostu można docenić coś ładnego, czy to jest ciuł, albo tak, czy, czy yy, nawet sobie założyć coś, tak, jeśli, nawet jeśli kanon. Na to pozwalasz, tak? No właśnie, więc. Yy, Tutaj trzeba się swobodnie poruszać. I zauważyłem, jaką robi to różnicę, jeśli ktoś w tym samym ubiorze, uh -huh. nawet jeśli jest, uh -huh. nie pasuje na, uh -huh. ogólnie, uh -huh. tak, bo jest to kobiecy ciuch uh -huh. czy coś, jeśli prezentujesz to będąc pewnym siebie, a jeśli prezentujesz to trochę tak. będąc przebranym w to. Diametralnie inna rzecz. Tutaj w opcji A wszyscy to kupują, nikt tego nie kwestionuje, a w opcji B ktoś już zaczyna kminić i widzieć twoją niepewność. Więc to o. w ogóle... Kolejny dowód na to, że róbmy swoje i trzymajmy się tego, co, czego jesteśmy pewni. Czym się dobrze czujemy, gdzie tak. to czucie jest pozytywne. Albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje. E, Mateuszu, drogi, e, zauważyłem, co tam ja, 78 milionów ludzi zauważyło e, w przypadku nuty z Zanach, że dobrze czujesz się w duetach. Mnie osobiście gęsią skórkę, nie wiem jak to jest w języku niemieckim. E, gęsią gęsięską. O, danke. Tak. E. Przyprawia tolerancja z e, sojką. Śpiewając ten początek, y, przez ciebie śpiewany ten początek, jakbym słyszał Staszka. Pozdrawiam zresztą serdecznie. 30 lat temu, serio. Um, ja tylko mogę opowiedzieć, też to kiedyś mówiłem w wywiadzie, ale. Jesteśmy tam na tej gali Empików, tak. Nie zdążyliśmy mieć próby wcześniej. U. I pan Cojka miał co robić, i ja. Więc ja, jako muzyk, który znacznie krócej jest jakkolwiek na scenie. Taki wystraszony, że o, przecież pan Sojka, ja nie miałem próby. Mam nadzieję, że odbierze to nie jako zniewagę, tylko. Tak, tak. Że zrozumie. Rutynę, tak. Spotykam tego człowieka, a jeszcze nie wiedział, że jestem Aha. z Katowic. Ja jeszcze nie wiedziałem, że on jest z Gliwic, um, sobie. Ale od razu mieliśmy coś takiego, że. Mhm. Wiesz, jak to? Um, super miły, przemiły facet. Um, tak był żoną i też przemiła to była postać, więc trafiliśmy na ten numer, którego ja nie znałem nawet. Gdzie cały zespół mi mówił, wow. jak, jak ty możesz tego nie znać? No, no można. mieszkałem 30 lat tam, tak. więc nie znam. Tak. I w tym kontekście jeszcze ym, widzę, że nagle jest autor, który mówi to samo, co ja mówię teraz, albo staram się mówić tak. teraz. Mówił tak. to już wtedy. Tak. Nawet dzisiaj, po na początku bym jadł. Też i Tak. I tak bliska mi postać, z tak mm -hmm. podobnym lotem, a jednak o te 30 lat przesunięte, to wszystko, mm -hmm. ich szalone czasy, kiedy mm -hmm. się jeździło do Stanów na trasy, mm -hmm. i on w du dużo w Niemczech mm -hmm. siedział. To samo, tylko w innym, w innym odcieniu, jakby tak, tam kontekście tak, czasowym. Tak, 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 tak. I, i no, bardzo, bardzo mi było miło. Rzadko miałem coś takiego, że tak szybko z kimś byłem tak blisko i mogłem rozmawiać o. <laughs> O tak naprawdę Stasiu jest wszystko. bardzo otwartą osobą. Super. Sprzedam Ci, jeżeli pozwolisz, i wszystkim naszym oglądaczom i słuchaczom taką historykę, które kiedyś Stasiu mi opowiadał. Na koncercie na Śląsku, nie wiem czy to były łaziska, ktoś bardzo intensywnie go uwielbiał. Jakiś fan, który ciągle krzyczał podczas tego, jak Stasiu grał. Stasiu, Stasiu. Było to denerwujące. I Aha. Stanisław Sojka wrół w wykonywany utwór e, pitaj, pitaj, łosiu. Pit? I gość do, dotarło to do tego e, słuchacza Aha. i wyciszył się. Zrozumiał. Wyszedł. Tak. Rozumiem, rozumiem. Śmieszno, straszliwa historia. Relacje z fanami, to jest oddzielny, trudny. Temat, w którym. Oni zapominają czasem trochę, że to jest nie fair, że jeśli ja jestem autorem, który pisze bardzo tak. osobiste rzeczy, to oni tak. mają dużo informacji na mój temat. Ja to jest nie fair, ja ich nie znam. I potem jak rozmawiamy, często różnego. tak, tak. Jest, jest ta dysproporcja. I to jest dla mnie odczuwalne, gdzie ja się bardzo cieszę, że mhm. ktoś jest tak serdeczny do mhm. mnie i tak dalej, ale jeśli. Kontekst mój w tej chwili się nie zgadza, bo nie wiem, idę w, przez Warszawę, właśnie pokłóciłem się z żoną o cokolwiek. Mm -hmm. Prawda? Absolutnie. Jakikolwiek kontekst u mnie, albo miałem gorszy dzień, z jakimś menadżerem się pokłóciłem, coś. Oni nie pamiętają o tym, i tutaj ja staram się być transparencyjny i też mówić, że dzisiaj gorszy dzień, dajcie spokój. Tak. I ludzie, którzy to wychwytują. Wychwytują, i ja wtedy mam ochotę wrócić do nich, powiedzieć tak, i powiedzieć: tak, tak. Za sam fakt, że tak, rozumiesz, tak. teraz mam ochotę zrobić tak. zdjęcie. Tak. A, a nie zawsze ta granica po prostu jest tak. wyczuwana przez ludzi i no. I, I ta bliskość, którą ja daję, i ja się bardzo mm -hmm. z niej cieszę, ale mm -hmm. muszę też zrozumieć, że. No nie jest to uczciwe do końca. Eksponować się y, na scenie i w tekstach, y, które są osobiste, a z drugiej strony jest tuś, ale nie mowy. Tak. Y, Musiałbym powiedzieć: dobra, stój, stop. Tak. Y, jak jest Twoja pytań? Jak historia? Czy twój tak. stary pije, czy tak. te, le, le. Tak. Nie może o tym i mówić o tak. O tak, osobistych rzeczach? Tak. No to o wieś. depresji mi nie powiesz? Na przykład. Więc... E, ode mnie słyszysz wszystko. Jest, y... otóż, otóż to, i tu, tu bywa taki moment, gdzie, gdzie się wkradają takie dysharmonie y -y -y. pomiędzy tym, że ja się bardzo cieszę z tego, a potrafi to być bolesne nawet. Ale ten kontakt z tym widzem z Twojej strony jest dobry. Nawet po koncercie mówiłeś, schodzisz, jeżeli kogoś dostrzegasz, rozpoznajesz, albo ktoś jest aktywny, może nie tak jak w przypadku Stasia, Sojki, to jesteś w stanie nawet z nim przegadać. Ale mam pewien genialny Aha. plan, tak bardzo. Aha. Tylko z czasem teraz trochę arogancko to zabrzmi, ale trudniej jest zadowolić. Ilość fanów, która jest tak. pod sceną, bo to potrafi wyglądać tak, że gramy półtorej godziny, tak. a ja do dwóch, trzech czasem podpisywałem tak. i robiłem zdjęcia, więc znowu proporcje się już rozjeżdżają. Tak. Rozdrapanie kogoś. Tak, i ja i... mówię i... ludziom, ale przecież dopiero pracowałem dla was dwie godziny. Tak. Ja, ja tak. ledwo tak. stoję. Um, więc to jest trudne. I wpadłem na pomysł, który uh -huh. mogą mi zakosić, ale uh -huh. niech już taka... Nie powiemy nikomu. Nie, bo myślę, że w końcu to wyjdzie kiedyś. Um, Chciałem napisać numer, w którym który grałbym jako ostatni na koncertach, aha, aha. w którym wchodzę w dialog z ludźmi. O, wow. Na tyle, że tłumaczę im na miejscu, Acha. że ja się bardzo cieszę z Acha. dzisiejszego dnia. Acha. Ale musicie zrozumieć, że jeśli tak. ja teraz nie zejdę i nie, tak. nie podpiszę tych rzeczy, tak. to nie oznacza, że was tak. nienawidzę. Tak. Tylko, że jestem zmęczony. Taką metodę już chyba praktykuje profesor e, Miodek, który na spotkaniu kiedyś o, z nami, mhm. kiedyś tam studentami, e, powiedział, no, fantastycznie mi się z wami rozmawia, e, macie jeszcze na pewno mnóstwo pytań językowych i nie tylko, ale mój ojciec już ma swoje lata, e, ostatni pociąg do Wrocławia zaraz odchodzi, on nie zrozumie, będzie się martwił, muszę was zapuścić. Okay. Także kolejne słowo dzisiejsze filar wyrozumiałość. Super. Wróćmy jeszcze na sekundę do tych duetów, e, które jednak myślę, że są taką cechą charakterystyczną. E, m, masz jakieś takie m, jakiś klucz według którego te duety pozyskujesz? Czy to jest osoba, czy to jest może utwór na którym się opierasz, mhm. e, albo taki challenge, że chciałbyś zaśpiewać z kimś jest coś właśnie? Za każdym razem Teraz, jak tak pytasz, za każdym Aha. razem trochę inaczej. U Sanach było tak, że bardzo mi się podobało to, co zrobiła na albumie poprzednim i, i bardzo chciałem cokolwiek tak. zrobić z nią, bo uważałem, że to co to w ogóle jest, skąd się to wzięło i świetne. Um, I. Tu z kolei było tak, że jak już usłyszałem numer, który robimy, to pierwsze moje skojarzenia były takie dosyć za słodkie. Były, mm. były, b, było pewne niezrozumienie z mojej strony. Tak, i za potrzebowałem czasu, żeby się zaadaptować tak. na, na tym tle muzycznym. A z Kaśką Sławacką na odwrót. Kaśka pyta, czy wysyła mi numer, tam wysłałam ci numer, i czy napiszesz mi drugą zwrotkę wow. dla niej. To ja mnie tam nie miało być. I czy pomogę w drugiej zwrotce? Więc ja oczywiście chętnie pokaż to, słucham tego refrenu, to boję się o Ciebie i tak. serce mi pęka i się skleja znowu i pęka i mówi: Kasia, ja... to jest wszystko to, co ja czuję, tylko to teraz, to co ujęłaś w refrenie. Czy ja mogę, napiszę ci tą drugą zwrotkę, Aha. ale czy ja mogę swoją wersję Aha. do szuflady Aha. nagrać? I Kaśka. Mówi, że to po co do szuflady? Zróbmy, zróbmy to razem. I też jej dałem zakładkę, oczywiście, mówiąc, słuchaj, ja nagram. Jeśli będzie jakieś gówno, ze przeproszeniem, to mów. Okazało się, że, że ona też bardzo wzruszona i. Nie poszło do szuflady. I nie poszło do szuflady, i wiele, wiele, wiele osób mówiło mi tyle przepięknych rzeczy na temat Czyli tego wibracje, więc, yy, szuflady. Czyli jakieś wibracje, częstotliwości, które znajdujesz albo których się dostrajasz. Których czasem nie znajduję, jak w mhm, przypadku. Jest artysta Janek Rapowanie, którego bardzo tak, lubię jako artystę, tak, i, tak. i podoba mi się to, co robi. Jak sam zmienia pod siebie część hip hopu, mhm. gdzie ma taką własną swoją szufladę, absolutnie mhm. tylko on tam jest. Tak. I nagraliśmy numer razem. Ten numer też, też dobrze hula, jest ważną częścią jego dyskografii. A fakt, że jednak nigdy się nie spotkaliśmy i nie, nie, nie zbiliśmy piony, mm -hmm. sprawia, że nawet nie wiem, czy mamy wspólny przelot mm -hmm. i tak zawsze się mijaliśmy. I nawet na, na festiwalach, jak mieliśmy możliwość zagrać to razem, to dla mnie mam tak duży dystans do tego numeru, że, że prawie jak, jakby był obcym. E, aczkolwiek moja część i treść, i, i nawet to, o czym on nawija, jest jakby ja coś. Mm -hmm. Mam jakieś przywiązanie no, muzyka do jest tego, tak a wrażliwą jednak, tak. sferą, że jednak ten kontakt no, jest jest ważny. Potrzebny. Ważny. A tutaj i, do niego i, nie doszło i, i jest różnica też. To nie można tak. się przełączyć na zdalność, na, na to, co ostatnio tak, tak, tak. podczas pandemii było tak. takie, a. zastępowało niemalże wszystko. Nauczanie zdalne. Tak, l... tak. Nagrywanie tak. zespołów, ale to my to znamy już od 15 lat my tak nagrywamy z kolegami, Aha. bo ja zawsze byłem daleko, więc my zawsze robiliśmy wszystko w rozdarciu geograficznym. Duża e, część swojego bagażu życiowego to jest e, przecież kino. Mhm. Jako wspaniały, znany e, nie tylko w Niemczech aktor. E, jest ci któraś sprawa bliższa, e, być może do rozwinięcia? Mieszanka. Mieszanka mhm. wszystkiego. Jak za długo nie robię jednej z rzeczy, które lubię, nawet to sprzątanie, o którym mówiliśmy, tak. to, to czegoś mi brakuje i dopiero jak znowu wracam do tej pracy, to pamiętam, jak bardzo mi brakuje. Ludzie kochają Cię za to, że jesteś wrażliwy i to nie tylko u Kuby, nie tylko przy porodzie. Ta wrażliwość, myślę, że się wkrada w te często konkretne, mocne nuty. Mm, nie boisz się tego we współczesnym świecie, który jest taki szybki, i. Będę banalny. Niewrażliwy. Boję się. Boję się cały czas. Ostatnio coś powiedziałem tak publicznie. Yy, na temat jednej osoby z, z branży i mhm. przez tydzień brzuch mnie bolał. Więc. Ja mówię o wielu rzeczach, które też dla mnie są tak jak gadaliśmy, o strefie komfortu. Tak. Niekomfortowe, a wiem, że. Albo mam nadzieję, że na końcu tych historii moich impulsów i tak, prawda, czegoś się dowiemy i, i coś nowego się wydarzy. E, jakieś nowe wnioski, ale ta wrażliwość y, często bywa też trudna, bo. Mhm. bo nie chcę sobie sam diagnozować tego, ale jest, usłyszałem kiedyś takie słowo hypersensitivity. Mhm. I tak cza... to jako bogactwo. I cza... no muszę, bo inaczej tylko to mnie też prowadzi do łez, Często w sytuacjach, w których dla osób wokół nic w ogóle się nie wydarzyło, a mnie potrafi to wyrzucić z zakrętu, więc. Nie jest to wywiad co, ze mną, ale to powiem, bywa? że z tą nadwrażliwością też mam, nie problem, hmm, też takie bogactwo, więc rozumiem, ale trzymaj się tego. Może to nie, jest no to ludzie, jedyne co to znam, więc i... jedyne co znam i co umiem, yy ja mam w taką fajną sytuację w zespole na przykład, że jesteśmy mhm. taką bandą przyjaciół, mhm. że ja siedzę z przodu w busie, nie całkiem z przodu, ale tutaj Aha. w tych w takich rzędach. Tak. I Piotrek Wierzek Leta siedzi obok mnie, i chłopaki wiedzą, że jedziemy, czasem sobie gadamy, każdy czasem sobie słucha tak. swojej muzyki, tak. coś. I jeśli ja płaczę, to nie jest tak, że ja szlocham czy coś, tak. ale jeśli lecą mi Zruszenie, tak. To ja mogłem obejrzeć filmik z pieskami tak. e, albo. Tak. Mogło ci się coś mega przypomnieć. Mogło mi się coś przypomnieć, coś. Jakiś jeden niuans mnie wzruszyć, i oni to znają. To mi zaraz Mam nadzieję, że wiele i... osób teraz to czuje, yy, zgadza się z tym i identyfikuje i. i Miejmy się, nadzieję, że, że tak, tego się że, 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 że Te fale dochodzą też do innych. W każdym razie w zespole swoim mam tak uh -huh. fajną, bliską ekipę przyjaciół, że mogę sobie na to pozwalać i, i że chłopaki już nawet nie pytają, czy hej, wszystko okej, okay, bo wiedzą, tak, że to tak, jest jego. Tak. No, Więc tak. Proszę no. Cię, to jest bogactwo. Cieszę się. To zobaczymy, zobaczymy w tej książce mojego syna. Chętnie no. przeczytam. No. Zanim Cię, może nie tyle zaproszę, co poproszę Aha. przed ten instrument. Po ten kącik muzyczny. E, tak, to, tak to jeszcze chciałem się. tylko na koniec już powiedzieć, że y, niesamowite jest to rozmawiać z kimś mm, światowym. Aha. Niemcy, Polska, Scena, Warszawa, yy, miliony wyświetleń. Z kimś, yy, komu możesz rzucić hasło yy, Bazylika Panewnicka i będzie kumał. E, tak, aczkolwiek tak jak mówię, panewniki i tam wszystkie te, bo ja wszędzie gdzieś jeszcze mam ciotkę i moja mama by wskazała dokładnie palcem, tak. a moja wiedza ogranicza się przede wszystkim na bażant, bażantowo, tak, bo tam Aha. jest w drodze, jak się jedzie teraz na tych. No, moja yy, miejscówka. Oho, tak? O chodź, tak? Proszę. Tak, tak. No to tam mamy taki nasz rodzinny, że tak powiem, cmentarz. Cała moja rodzina wow. od strony katowickiej leży tam pochowana, także tam też mm -hmm. mam mm -hmm. blisko. To już są piotrowice, to jest naprzeciwko tego szybu wentylacyjnego. Tak, tak, dokładnie. tak, tak, tak. tak, 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 tak no. Dosłownie jedno. Teraz musimy być czujni, by nie skaleczyć się nawzajem. Mów mi, co mam robić. I dalej jeszcze nie napisałem tego numeru. Nic, tylko miłość. Tu. Tyle mam, tyle umiem. Dużo umiesz. Mało. I dzielisz się tym wszystkim? Jak to mało? Nie mógł tak. Tyle pięknych cek weszło dzisiaj, a ty chcesz powiedzieć coś złego, <noise> że mało. No tak, mało to tak, ciągły niedosyt, ale myślę, że więcej to już na koncercie i mało jedzenia było, po będzie taka przejść, tak, w e, jedzenie było. Powinniśmy przejść tak. Więcej będzie w książce twojego syna, które napisze myślę, fantastyczne frazy. Mhm. Wymęczyliśmy cię. E, cię. Jesteś u siebie w serduchach, w uchu to i nie tylko... Aż bym, jak się akord, z... tylko ja nie umiem no widzisz. <głos> 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 bardzo, bardzo Dobry. dziękuję. Do następnego zatem a teraz Rolada. Tak, a teraz wypada... <noise> dziękuję wszystkim. Rolada. Dziękujemy. <noise> Poznaj ikuku.pl, darmową platformę ogłoszeń nieruchomości. Przeglądaj ogłoszenia w dokładnej lokalizacji dzięki wygodnej wersji mobilnej. Wystaw swoją nieruchomość na wynajem lub sprzedaż bez list, opłat i zakładania kont. ikuku.pl, aplikacja Twoich nieruchomości.